Jeśli Państwo widzą ten rower z tyłu, to właśnie na nim przyjechał, można powiedzieć, legenda triatlonu w Kędzierzynie-Koźlu, Stanisław Zajfert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ale tym rowerem chyba nie jeździsz w zawodach. Nie, ten rower stał 2 lata, ponieważ dzisiaj go uruchomiłem, ponieważ tamten, na którym jeżdżę codziennie po mieście, gumę przebiłem i musiałem awaryjny wyciągnąć. Oczywiście, że to nie jest rower do ścigania, mam inny rower, super. Parę dni temu startowałeś w triatlonie Herbalife w Gdyni. Zająłeś tam 2. miejsce, gratuluję, ale to 2. miejsce, jak wiem, nie było takie pewne. 2. miejsce to jest troszkę źle powiedziane, zająłem 1. miejsce, tylko... A no właśnie, 1., ale na początku 2., tak? Nawiązując do tej sprawy, to powiedzmy, dlaczego na początku nie 1? Ponieważ organizator źle wprowadził datę urodzenia pewnego zawodnika, przesunął go o 20 lat. I tym samym zawodnik ten znalazł się w naszej kategorii wiekowej, pomimo że był 20 lat młodszy. No i automatycznie zrobił najlepszy czas, no i zajął 1. miejsce. No i potem się w czasie tam już dekoracji się wyjaśniło, że jest o 20 lat młodszy i przesunęli go do właściwej kategorii. A ponieważ ja byłem jako że na 2. miejscu, no to zaskoczyłem na 1. miejsce, bo łapałem się w ten przedział wiekowy, który obowiązywał w mojej kategorii. Ale już na pudle się nie znalazłeś, nie dostąpiłeś zaszczytu wejścia na najwyższe z tych pudełek z 1 na czole, nie swoim, tylko na czole pudełka. I no tak medal ci wręczono. Po kryjobu albo na uboczu. Tak, no tak wyszło, no niestety, ale zdarzyło się tak, że akurat żona chciała mi zrobić zdjęcie i ponieważ jej komórka siadła i tego zdjęcia nie zrobiła, z tego drugiego miejsca i to dobrze, bo faktycznie to zająłem 1. miejsce, także wszystko zostało później wyrównane, dostałem medal i jakąś tam nagrodę za 1. miejsce, no i dzięki temu zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata do Australii, które odbędą się 4 września przyszłego roku. Startujesz w jakiej kategorii? Kategorii plus 65 lat. No i jesteś amatorem, nie opiekuje się tobą żaden klub, żadna organizacja, więc skąd będą pieniądze na wyjazd do Australii? No, z tym to się wiążą moje właśnie problemy przyszłe. Mam właśnie ból głowy na przyszły rok. Rozumiem. Czapkę już kupiłeś albo kapelusz i będziesz zbierał wolne datki. Oczywiście, puszki już zaczynam zbierać. I paradoks polega na tym, że musiałem w tym dniu, kiedy tam startowałem, musiałem zapłacić od razu ponad 490 dolarów. australijskich, żeby dostać tego slota, ponieważ takie są warunki. Gdybym tego nie zapłacił, to automatycznie wypadam z gry i ktoś tam inny by dostał. No i... Wyjaśnijmy, co to jest ten slot i jak w ogóle wygląda wręczanie, bo wiem, że jak 3 razy zawołają i się nie przyjdzie, to po slocie. Tak, to jest bardzo szybka decyzja, musi być podjęta przez zawodnika. Jest gość, który wywołuje daną osobę, tak jak na jakimś tam losowaniu. 3 razy krzyknie nazwisko, nie zgłasza się, koniec. Odkładają na bok to nazwisko i jadą dalej. Co to jest ten slot? Slot to jest upoważnienie do wystąpienia w Mistrzostwach Świata na dystansie długim, które odbędą się na Słonecznym Wybrzeżu w Australii. Na długim dystansie już wielokrotnie startowałeś. Tak, startowałem. To jest w tej chwili, to się mówi długi dystans, kiedyś się mówiło połówka, bo długi dystans to jest 3800, 180, 42 km biegu, a w tym wypadku to jest połowa tego. Czyli połówka na tych Mistrzostwach Świata będzie? Połówka, ale w tej chwili to się uznaje jako dystans długi. Tak się przyjmuje nazewnictwo. No bo jednak to jest już dłuższy dystans. I... No dobrze, ale nie taki długi. Startowałeś już w takich Ironmanach, że można było płuca zgubić. Tak, ale to było 13 lat temu. Ostatni raz startowałem i od tej pory na pewno ja to nie startowałem i prawdopodobnie już bym się nie zdecydował, bo już wiek mam taki, ale jeszcze połówkę jakoś tam sobie radzę. Najciekawsze miejsce, gdzie byłeś na triatlonie? Mówię o tych długich dystansach. No oczywiście Hawaje, oczywiście Nicea. No to są takie najbardziej widowiskowe imprezy. No a wiele innych było, bo już startuję. Wystartowałem teraz w Gdyni, był 271 mój start. Także 31 lat startuję, nieprzerwanie w zasadzie. I
na różnych dystansach, z tym, że już tego pełnego nie robię od 2001 roku. No więc przenieśmy się, zwycięzco triatlonu Herbalife w Gdyni, i z powrotem nad morze. Wiem, że miałeś tam jakieś problemy w tym swoim starcie, że coś ktoś ci zabrał. Tak, no to zdarzyło się takie, miałem przygodę, no bo zdarzyło się takie, zdarzenie nastąpiło, że po prostu w boksie rowerowym, tam gdzie miałem przygotowane w worku moje rzeczy do biegania, wyszedłem z wody, zauważyłem, że w moim tym pudełku nie ma tego worka z tymi rzeczami moimi. Krzyku tam narobiłem, organizator tam przysłał swoich ludzi, zaczęli się rozglądać. No ja tam straciłem trochę czasu, ale po prostu musiałem wsiadać na rower, bo czas uciekał i musiałem jechać. I wierzyłem w to, że oni w tym czasie ten worek, prawie 3 godziny jechałem na rowerze, że ten worek jakoś tam znajdą i mi... Buty kolarskie miałeś wpięte. Buty kolarskie miałem wpięte, kask miałem na rowerze, numer miałem na rowerze, także te rzeczy do startu na rowerze były przygotowane. Natomiast nie było nic do biegu. Czapeczka, buty kolarskie, skarpetki, te cały osprzęt biegowy po prostu zniknął. Czyli pierwsze poszukiwania masz za sobą, niestety nie znalazłeś, ale upływał czas. Tak, czas upływał, ja tam straciłem co najmniej 5 minut w boksie rowerowym, a rywale moi uciekali mi w tym czasie, bo z wody wyszedłem dość dobrze, można powiedzieć. Wstawiłem się nawet w pierwszym rzędzie, co było niespecjalnie dobrym rozwiązaniem, no ale jakoś to przeżyłem. No i pojechałem na tą trasę i tak cały czas te 3 godziny jechałem z myślą o tym, czy się te buty znajdą moje, czy nie znajdą. I tak byłem niepewny, po prostu myślałem, że zakończę zawody na z tej konkurencji kolarskiej. Przyjechałem oczywiście z roweru, patrzę, dalej nie ma tych butów. Znowu zacząłem krzyk tam robić, człowiek zdenerwowany, przylecieli ci tam z obsługi tego boksu rowerowego, no i tak zaczęliśmy rozglądać. Ja tam wszystkie w okolicy tam mojego roweru, stanowiska, wszystkie worki otwierałem, zaglądałem, czy tam gdzieś czasem nie jest to mój worek. No niestety, w pobliżu nic nie było i zacząłem biegać tam na te pobliskie miejsca i tak gdzieś 10 metrów od mojego roweru leżał worek między rowerami. Zajrzałem do niego, się okazało, że to jest mój worek. Komuś bardzo zależało, żebyś nie był najlepszy. Tak, no widocznie, no wie pan, jednak jest ta konkurencja i ktoś widocznie nie podszedł do tego sportowo. Ja tak uważam, bo to jest ewidentnie próba wyeliminowania mnie. Ja tak mogę powiedzieć otwarcie i nie ukrywam tego. Ja tak to odebrałem. Ale jeszcze raz gratuluję, i tak postawiłeś na swoim, wygrałeś tego Ironmana i w przyszłym roku do Australii. Oczywiście bardzo się cieszyłem z tego powodu, że pomimo tylu przeciwności jakoś mi się udało jednak dotrwać do mety na tym pierwszym miejscu, bo tylko pierwsze miejsce mnie obligowało do wyjazdu do tej Australii. No i teraz będę po prostu szukał sponsorów, żeby, bo to jest dość kosztowna impreza i trzeba... Piękny medal z żaglowcem, naprawdę bardzo atrakcyjny. Prócz tego medalu, co jeszcze dostałeś? Dostałem takie gadżety do roweru, tam typu pompka, jakieś tam klucze, takie drobiazgi. No i jeszcze dostałem taką statuetkę od organizatora, w zastępstwie pucharu dawali akurat takie statuetki. Z tego no nic więcej, no to jest amatorstwo i nikt tam po prostu pieniędzy nie daje. Pieniędzy dostali tylko... Nie pytałem o pieniądze. No, ale za to jest wielka, wielka, wielka satysfakcja. Tak, satysfakcja jest, pomimo przeciwności losu. Załapałem się na tą Australię, bo to był mój cel numer jeden w tym sezonie. 2 tygodnie temu startowałem też w podobnym dystansie w Poznaniu, ale tam było ciężko, ale tam nie było o co walczyć. Po prostu tam jako przetarcie potraktowałem. A tutaj było moim priorytetem Gdynia. No i udało mi się. Także że uważam, że wykonałem plan roczny. Teraz mam jeszcze 2-3 starty, takie krótkie, ale to już potraktuję to jako roztrenowanie. I potem już przygotowania do następnego sezonu. Do tej Australii oczywiście, no, trzeba będzie odpowiednio się przygotować, no bo ta, jeśli człowiek leci na drugą półkulę, no to już nie tak, żeby tam jakoś startować, aby tylko ukończyć, tylko będę walczył po prostu, żeby jak najlepsze miejsce zająć na takich mistrzostwach.